wielki awans do kolejnej rundy i ten awans dzisiaj wywalczyliśmy, choć łatwo nie było. Wigry mocno się nam przeciwstawiły, grały bardzo dobre spotkanie, prowadziły w tym spotkaniu. Na szczęście dla nas szybko odpowiedzieliśmy bramką wyrównującą do przerwy. Po przerwie zdobyliśmy drugą bramkę i za moment trzecią tych sytuacji do kolejnych bramek było również kilka jeszcze, ale Wigry też miały swoje dobre momenty, zwłaszcza po stałych fragmentach gry mogły zdobyć też bramki. Cieszymy się z awansu, ale mamy świadomość, że dzisiaj ta gra mogła wyglądać i powinna wyglądać lepiej, ale cel swój osiągnęliśmy. Zagraliśmy w nieco zmienionym składzie, zagrali zawodnicy, którzy w ostatnim czasie troszeczkę mniej grali i to było też dla nich dobre, bo otrzymali minuty, żeby się pokazać. Przed nami jeszcze dużo grania do grudnia i każdy zawodnik dla nas będzie bardzo ważny. Także gratuluję postawy zespołowi Wigrom, gratuluję trenerowi przygotowania bardzo mądrze, taktyki na to spotkanie. My awansowaliśmy dalej i będziemy spoglądać w kierunku Suwałk, jak sobie radzą w lidze. Mam nadzieję, że powalczą o awans, tak jak to było rok temu, już tylko skuteczniej. Panie trenerze, te Wigry czymś pana zaskoczyły, czy pan doskonale wiedział, jak gra ten zespół? Mnie osobiście nie zaskoczyły. Ja starałem się uczulić bardzo naszą drużynę na to, że to jest dobry zespół. To jest zespół, który gra w fajnym ustawieniu, podobnym do nas, które często stosujemy i w lidze, i w Europie. Także widać tutaj pracę trenera. Staraliśmy się nie popełnić błędu pychy, bo przyjeżdża mistrz Polski do zespołu z trzeciej, jak gdyby, z trzeciego poziomu rozrywkowego. I myślę, że tutaj grzechu pychy z naszej strony nie było. Może zabrakło troszeczkę więcej chęci oddawania strzału, bo w pierwszej połowie wiele razy byliśmy w polu karnym, każdy każdemu chciał wyłożyć piłkę do pustej bramki, zresztą też tak było w drugiej połowie kilka razy, gdzie czy to Embreli, czy to inni zawodnicy wychodzili w idealnych sytuacjach i każdy szukał jeszcze kogoś, żeby strzelić do pustej bramki i w pierwszej połowie tego nie robiliśmy. Czy Wigry mnie zaskoczyły? Nie, absolutnie nie. Jako trener spodziewałem się właśnie takiej gry, takiego ustawienia, takiego sposobu presowania przeciwnika. Nie jest tak, że przyjechaliśmy tutaj nieprzygotowani, wręcz przeciwnie, bardzo mocno popracowaliśmy nad analizą przeciwnika. Dzisiaj są takie możliwości. Ja osobiście, tak jak wspominałem wcześniej, przyjrzałem się meczu w Zruchowi szczególnie i meczu ze Zniczem Pruszków tutaj u siebie. To były dwa takie mecze, które szczególnie obejrzałem. No i też mnóstwo starych fragmentów gry z White Scouta obejrzałem sobie pod kątem naszego meczu. Gotowi? No to witamy bardzo serdecznie trenera gospodarzy, trenera Wigier, Dawid Szulczek. Panie trenerze, ocena tego meczu. Witam Państwa. Przede wszystkim chciałbym pogratulować Legii przejścia do kolejnej rundy Pucharu. Ocena tego spotkania. Przed meczem powiedzieliśmy sobie, że zadałem zawodnikom pytanie, czy Legia jest w stanie nam strzelić bramkę w 60 sekund. I uzyskałem odpowiedź, że jeżeli rozpocznie się mecz, no to w 60 sekund nam Legia bramki nie strzeli. I powiedziałem, żebyśmy to powtórzyli tylko 90 kilka razy i będziemy się na koniec cieszyć. No i tak naprawdę udawało nam się powtórzyć to 40 kilka. W międzyczasie jeszcze sami zdobyliśmy bramkę. Muszę przejść od razu do tego momentu, kiedy ten mecz się dla nas zaczął źle układać, czyli tej straty piłki. Oczywiście my nie mamy takiego założenia, że bramkarz ma zagrać do stopera, a później mamy nabić przeciwnika i piłka ma wpaść do bramki. Tam wystąpił błąd techniczny w podaniu, w przyjęciu, generalnie katastrofa, bo do tego momentu naprawdę zaczęliśmy bardzo obiecująco tą drugą połowę, mieliśmy piłkę częściej zdecydowanie na połowie przeciwnika niż to miało miejsce w pierwszej połowie i myślę, że z takim dużym sercem dzisiaj walczyliśmy. Mówiłem też przed spotkaniem, że mamy dwie rzeczy, które możemy wykorzystać, bo mamy lepsze od Legii. I no to chodziło mi o szybkość Denisa Gojko i o grę głową Lewandowskiego czy Pierzchały i też próbowaliśmy to wykorzystać, wyrzucając ich przy tych piątkach do przodu czy grając stałe fragmenty w to miejsce. Natomiast no Legia miała po prostu ogromną jakość i o ile w przypadku niektórych zawodników myślę, że trener będzie miał pretensje o kilka rzeczy, trener przeciwnika mówił, o tyle no taki Kastraty czy Emreli to już wczoraj na rozruchu widzieliśmy i przecieraliśmy oczy, że na naszym murawie da się w taki sposób operować piłką i tak grać. No i naprawdę daliśmy tyle z serca, ile mogliśmy, a boli nas to bardzo, bo my ten mecz zawaliliśmy na własne życzenie. Myślę, że gdyby nie to nabicie, to być może przetrwalibyśmy jeszcze jakiś kolejny napór Legii, bo dobrze funkcjonowało to w tej pierwszej połowie. Oczywiście Legia miała wiele sytuacji, ale to było nieuniknione, bo graliśmy z najlepszą drużyną w kraju, która reprezentuje nas w Europie i
Myślę, że zaprezentowaliśmy się całkiem nieźle na ich tle, natomiast no, wynik idzie w świat, przegraliśmy mecz, odpadliśmy z pucharu i musimy się teraz szybko zregenerować, żeby w niedzielę zacząć wygrywać i patrzeć w górę tabeli po kolejnym naszym meczu, czyli musimy ten mecz wygrać.